Czy są marzenia na emeryturze? Szybko mi zleciało. Tyle lat. Czyli życie szybko leci według pana? Tak. Czy... 90 idzie. 90? Ja myślę, że ma pan 60. 35 rocznik. Wam wojnę wszystko pan pamięta? No jak to nie. Jak pan wspomina tamte czasy ciężkie? A. Była bieda, była praca po wojnie, już tak po wojennych czasach. Jak to wyglądało? A bida była, roboty bida. Nie było. Co się wtedy jadło na przykład? Proszę? Co się wtedy jadło na przykład? Pamięta pan coś? A na wsi się mieszkało to. Czyli warzywka, owoce? Tak. Czy jest pan szczęśliwym człowiekiem? Takie pytanie, na dzisiaj do internetu nagrywam. Czy jest pan szczęśliwy? Nie. Dlaczego? Jestem chory, stary, chory. Czyli zdrowie najważniejsze w życiu? Tak. Co oprócz zdrowia jeszcze ważne? Pieniądze, rodzina? Rodziny nie ma, samotny. Jak dbać o to zdrowie w takim razie? Ruch, jakaś dieta, spacery? Tak, no wyszedłem dopiero właśnie. Co, jak to zrobić, że pan taki uśmiechnięty, choć taka deszczowa pogoda, pan uśmiechnięty, bo większość to smutna chodzi. Jak to zrobić? Pana zobaczyłem, no i tak jest. Czy pan już skądś zobaczy, że może pan porozmawiać, pan zadowolony już, tak? Tak. Czy pani zamyka się w sobie? Z każdym, jaką radę pani by dała młodym ludziom, życiową taką? Żeby bardziej po prostu dla osób starszych mieli... Szacunek. Tak. To jest najważniejsze, bo teraz młodzi to okropnie się zachowują do osób starszych. Pani nie jest zadowolona z młodych, jak się zachowują? Nie, nie. Czego pani żałuje w życiu swoim? Jakiś błąd taki życiowy? Nie wiem. Jakiejś decyzji może? Nie. Co pani żałuje? Nie. Czy cieszą panią małe rzeczy z rana? Jak pani wstanie rano, co to może być? Wyjście z psem. O, dobry temat. Czy lubi pani psy, tak? Ile ma pan? Jeden pies? Jeden. Jak się wabi? Abi. Ile lat? 2,5 roku. To jest pani pierwszy piesek, czy kolejny? Nie, kolejny. Powiem panu... Czy pani od zawsze ma psy? Tak, od 3 lat, jak pamiętam swoje życie, tak cały czas. Czy warto posiadać psa? Warto. A dlaczego? Przyjaciel. Największy przyjaciel? Bardziej, bardziej jest przyjazny niż człowiek, bardziej wierny i tak dalej? Tak, tak. Zgadza się. To jest, ja to mówię, najlepszy przyjaciel to jest właśnie... Rozmawia pani z pieskiem? Oczywiście. Rozumie panią? Oczywiście. Także nie ma problemu. A inne zwierzęta pani lubi? Koty jakieś na przykład, czy jakieś inne zwierzątka? Nie, nie. Ogólnie to ten, no mam królika jeszcze dodatkowo. Ma pani jeszcze królika? Mhm.